dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię księcia Antosia, który dzięki pewnym klejnotom rodzinnym i przestrodze, jaką stanowiły, zorganizował spisek polegający na sięgnięciu po władzę w Cesarstwie Bizantyjskim. Ale może zacznijmy całą historię od początku. Książę Antoś był już trzecim władcą z rodu sklerotyków rządzącym Atenami. Co prawda po swoim ojcu odziedziczył księstwo powiększone o ziemię Achajów, jednak wyniszczone wojnami i z bardzo pustym skarbcem. W poprzednim odcinku na początku swojego panowania stoczył też wojnę domową ze swoim wujkiem, który po przegranej stał się więźniem Antosia. Książę Antoś, zesmucony tym, co się wydarzyło, postanowił się zapytać osób bezstronnych, czyli swoich poddanych, którzy przecież byli szlachetni i prawi, czy uciąć, czy nie uciąć wujkowi co nieco. I na co ja liczyłem, szczerze mówiąc? Ciach, ciach, ciach. Chociaż były pewne wyjątki. Kiedy Antoś zawitał z katem do celi, wujek był troszeczkę przerażony, myślał, że straci głowę, no ale Antoś w drodze swojej łaski, no tylko zabrał mu coś mniej cennego. Ciach, ciach, ciach. Klejnoty rodzinne Antoś zabrał do swojej sali tronowej. Tak, work in progress będzie w kolejnym DLC i umieścił je w widocznym miejscu, żeby przypominały mu, czym kończą się nieudane rebelie. Kłopoty rodzinne no niestety niezmiernie zestresowały Antosia i miał z tego powodu niezmiernie czarne myśli. A wiadomo, najlepsze na stresa jest przejebanie nie swoich pieniędzy, najlepiej rzymskich. Od razu lepiej. Ech, jeszcze większa bida z nędzą. No ale wcielmy się z powrotem w księcia Antosia, no bo już nakreśliłem wam jego historię. Ten rywal nie mógł zginąć wcześniej. Śmierć moich rywali mnie tak uspokaja. Przyspieszmy trochę tutaj, bo za dużo nam się dziać nie będzie na dworze. Poprawmy kontrolę na naszych terenach, żeby jednak troszeczkę więcej zarabiać. Przez niską kontrolę praktycznie nic nie zarabiam z moich włości. Poprawiam też relacje z moim biskupem. To też powinno zaraz się skończyć tym, że będziemy dostawali od niego więcej pieniędzy. Panie Dioks, Antenios, nie, to jest Antenios, to jest jego imię, bo Dioks to jest, że książę. No, Antenios. Może kiedyś zapamiętam tych imiona. Drogę rozwoju, to pójdziemy teraz w dyplomację, żeby tutaj łapać jakieś sojusze, żeby obalić jednak tego cesarza bizantyjskiego. Mój Bazyleus wypowiedział wojnę mojemu sojusznikowi z królowi Bułgarii. Bułgaria raczej to wygra, tak czy siak. No ale jestem ciekaw, co tutaj się wydarzy. Nie, no ja tutaj wolę jednak odkupić swoje grzechy. No dawać dla głównego dyplomatę człowieka, któremu się ucięło co nieco, to raczej kiepski pomysł, nie? Chociaż może wrogów trzeba trzymać jeszcze bliżej. Zaczynam poprawiać relacje teraz z najpotężniejszymi księstwami w Imperium Bizantyjskim. O, tutaj tym czymś oraz Anatolią. I będziemy niedługo próbowali wypowiedzieć wojnę cesarzowi. Okej, moja żonka dorosła i ona też jest dobra w dyplomację. Oj, będziemy tutaj zaraz działali. 16, taka brave, arogancka, ale jest content, więc fajnie będzie kształciła nasze dzieciaki. No i jest urodzonym negocjatorem, więc naprawdę będzie dobra w dyplomację. Oj, płaćcie mi dziedziców, im więcej tym lepiej. Poprawianie relacji leci pełną parą. Serio, mój syn dostał baty od swojego sąsiada i dopiero teraz chce wejść w sojusz ze mną. Dla mnie to jest na rękę, bo on ma całkiem niezłą armię. 1000 ludzi w polu. My mamy już łącznie 3 sojuszników. Łącznie jest to około 8000 wojska na ten moment. Nie, mój sojusz z Bułgarią się poszedł. Ja tymczasem zebrane środki, no to myślę, że farmie sobie postawimy w Atenach, nie nam się budują. Kolejny sojusznik do pary. Ja ponownie tutaj spróbuję coś poradzić sobie z bułgarskim królem, żeby zdobyć jego wojsko. Co prawda jest go znacznie mniej, no ale trudno. Nie no, bez jaj. Zginął i mój sojusz się zerwał. Wreszcie ciąża. Przełączmy teraz naszego doradcę, żeby jednak tutaj działał na polu dyplomacji zagranicznej, a nie krajowej. I naszą władczynię weźmy, żeby nam wspomogła w dyplomacji. Wyślijmy też szpiega, żeby zaczął działać na dworze Bizantiona. Rozbudujmy Atenę o baraki. Widzę, że nasz Bazyleus został tutaj nieźle ranny. Jest szansa, że umrze dość wcześnie. Więc w sumie zacznijmy robić właśnie tutaj claim throne. Przemę, czyli wiecie, spisek przeciwko temu.
zaprosiliśmy do naszego spisku Duchess Georgia of Sebastea, cokolwiek. Nie wiem, czemu ona ma takie duże wpływy na dworze cesarskim, no ale praktycznie za 3 lata dzięki niej zdobędę prawa do tytułu cesarza. Mam nadzieję, że przeżyjesz ten czas. No nie, spisek został wykryty, naszą księżną złapano, ale udało mi się jakiegoś kolejnego pana zaprosić do spisku, więc jest dobrze i pozostało nam już tylko 11 miesięcy. Wkrótce będę rządził imperium! No cóż złego może się stać, prawda? Bazyleusz wierzy, że moje klejmy do tronu, no to jest jakieś fabrykowanie, ale przecież my wszyscy wiemy, że no to jest prawda, to jest prawda. No ale przez to stałem się jego rywalem w tym momencie i wszystko wyszło na jaw. Jednocześnie dostałem jakiś achievement, not so feudal, nieważne, no ja się tam cieszę. Tylko jego siły wzrosły, o cholera, a miał tutaj ich tak mało. Może spróbujmy założyć frakcję, no do tronu mam prawa przecież, prawda? I tak Byzantium Empire, Start Claimant, Add Members, mogę ich tutaj załączać? No to może jak poprawię relacji z tymi osobami, to zaczną dołączać, bo tu mam Cannot Press, nie wiem czemu, pierwszy raz to robię, nie wiem czemu nie mogę ich zmusić, żeby dołączyli do tego, no ale już trudno. Aha, to muszą być Strong Hooki, nie tylko tak ich mogę zmusić do tego. Jeżeli bym teraz wypowiedział wojnę, mamy bardzo zbliżone siły do sił bizantyjskich. My mamy łącznie 6680, cesarz nie ma żadnych sojuszników, ale sam ma 6620 osób, plus do tego znacznie więcej pieniędzy w skarbcu. No na pewno nie opłaca mi się Królestwa Bułgarii tutaj brać do tej wojny, bo obecnie jakby to zobaczyć, to płonie to królestwo. Ej, tu coraz więcej członków dołącza do tego. I ten nie wspiera! A nie, czekajcie, bo to mi się mylą, bo są podobni. O, tu już nie, ten numer. Ale tu kiedyś był podobny bardzo pan do tego. No to okej, okay, no to całkiem to nieźle zaczyna wyglądać. Może warto wysłać już ultimatum? Poczekamy, zobaczymy. Wydajemy córkę za 1500 wojska. Okej. Okay. Tak jak mieliśmy iść dalej w drogę gildii, czyli wszystkich tych brudnych, mrocznych spraw, tak też idziemy. Wydaje mi się, że kiedy poprawiam relacje tutaj z tymi księstwami, to one same dołączają do tej frakcji. No więc działajmy dalej. Dołączę teraz te tutaj największe księstwa na wschodzie i spróbujemy w ten sposób zwiększyć siłę naszej frakcji. To działa! Poprawiłem relacje i kolejny dołącza! I po co mi były te wszystkie sojusze? Sprzedane córki! Sprzedani synowi! Po co mi to było? W sumie to jeszcze spróbuję zamordować cesarza i dopiero wtedy może ruszymy do boju, żeby przejąć od słabszej pozycji córki, bo to chyba córka dziedziczy, tak, tron, i wtedy przejąć tron cały tutaj bizantyjski dla nas. W tym momencie naprawdę dałbym dużo za dużo lepszego mistrza szpiegów, ale w sumie, no nie, moja żona też nie ma sensu jej zmieniać poparcia i tak nie, by nas tutaj nie wyszkoliła lepiej. No i co? Bazileusa szlak trafił. A moja siła frakcji chyba troszeczkę wzrosła, więc uważam, że to jest naprawdę dobry moment na uderzenie. Lata planowania. Pusty skarbiec. Księstwo w upadku. Na wszelki wypadek jeszcze poczekałem z tym naszym butem i zobaczcie, 17 członków przeciwko temu. Mamy gigantyczną przewagę, ale czekam na jeszcze jedną księżną, która mi dorzuci 2000 wojska. A już pracuję nad poprawą relacji z nią. No dobra, myślę, że takie siły dadzą nam radę. Wysuńmy żądania. Niestety, cesarzowa odmówiła. Nie wie, na co się pisze. What the fuck? Skąd ja mam 20 tysięcy żołnierzy? Na H4? No to co? Droga na Bizancjum! Nasze wojska już są pod Konstantynopolem. Tylko wychodzi na to, że wszyscy zapomnieli wziąć katapulty. Będziemy oblegali tą prowincję 3 lata. Myślę, że to nie ma sensu wam pokazywać. Więc po prostu poczekamy, kiedy zdobędę Bizancjum. Wtedy się widzimy z powrotem. Już tylko 20 miesięcy od zdobycia Konstantynopola nas dzieli. Ktoś przyprowadził katapulty. Tymczasem wojska pod dowództwem... O, ona miała mnie wspierać. No nieważne, nie wspiera mnie. Może dlatego właśnie mnie nie wspiera, bo była marszałkiem naszej cesarzowej. Dostają łupnia. A nie, to jest tam mnie wspiera. To ktoś inny tutaj nie jest. Sorry, pomyliło mi się.
takie pomówienia wobec tej pani, która mi dostarcza 2000 wojska. No któż by to słyszał? No wojska bizantyjskie są w tym momencie miażdżone, a my siedzimy jeszcze 12 miesięcy pod stolicą. Miejmy nadzieję, że nasz władca tutaj nie zemrze ze starości, bo powiem szczerze, że mam fuksa, że on aż tyle lat żyje. Normalnie już powinien być dawno w grobie. Tak przy okazji sobie zobaczyłem, ile postaci zabił nasz władca. Już tylko 10 dni, 3, 2, 1, udało się! Cesarzowa złapana, została wojna wygrana. I powiem szczerze, jestem ciekaw, co się tu wydarzy. Czy zdobędę jej ziemię, czy jednak będzie ona rządziła Bizancjum, a ja pozostanę w moich biednych Atenach. Nie mam zielonego pojęcia. No ale Enforce Dement. XD, ja siedzę w moich bido Atenach dalej. No co za... Ale i tak jakimś cudem mam 5000 lewis. Nie zmienia to faktu, że muszę zabrać tytuł tej księżnej. Ja muszę mieć tu stolicę, to jest za dobra prowincja. No ale nie zmienia to faktu, że jestem wreszcie cesarzem bizantyjskim. Nasz syn odziedziczy całe cesarstwo, mimo iż walczył o dziwo przeciwko nam w tej wojnie. No ale już trudno. Myślę, że zrozumie swój błąd. O, jest patriarchą rodzinnym. Oh my god, ile on tego naprodukował. Mamy też decyzję, żeby ponownie Konstantynopol był stolicą naszego imperium. Zróbmy to. I dostałem całe tutaj hrabstwo Bizancjum dla nas. I w sumie ja nic więcej nie potrzebuję. Bez wojny, bez niczego. A dwa razy większy income dzięki temu. Weźmy od razu, musimy zadbać o naszą radę. No te osoby nas wspierały w naszych działaniach. No ale jakby to powiedzieć... W tym momencie mam silniejszych poddanych, więc no muszę się pozbyć tych tutaj. Czy na mistrzynię szpiegów chcę dać dawną cesarzową? No nie ukrywam, że dość fajne by to było. Spróbujmy. Może mnie nie zabije, ale też to oznacza, że musimy, jakby to powiedzieć, zacząć z nią poprawiać relacje, bo w tym momencie, kiedy mistrzyni szpiegów was własna nienawidzi, jest spora szansa, że to ona wam wbije nóż w plecy. Niech nasz dyplomata wpływa na politykę dworu. I z tego co widzę, to na wszystkich mam haki z jakiegoś powodu. Aż sobie to sprawdzę. Na razie żadnej frakcji przeciwko nam nie mamy. I w zasadzie to co musimy teraz robić, to zacząć tworzyć tytuły królewskie, żeby łatwiej zarządzać naszym imperium. Bot tego nie zrobił i przez to miał właśnie takie tutaj burdello bum bum. Ja nie zamierzam powtarzać tego błędu. No tylko, że to wymaga ode mnie większej ilości pieniędzy. Możliwe również, że będzie to robił nasz syn dopiero, bo jestem już starym władcą. Nasz syn ma 41 lat, a na szczęście też jest znanym dyplomatą, więc też powinien utrzymać tutaj porządek w naszym imperium. Może być problem na zewnątrz z sąsiadami, no ale trzeba poszukać jakichś sojuszników też szczerze. Wyślijmy moją córkę do Królestwa Bułgarii, weźmy Marley Time Marriage. I w sumie może zrobimy tak, że tutaj wysiekamy tych wszystkich wcześniejszych następców. O, to może nawet tego starszego wezmę. My god, to oni wszyscy mieli na mnie haki za to, że wygraliśmy tą wojnę. No nic, trudno. Będą siedzieli teraz w radzie. Ale muszę przyznać, że trochę mi to bawi, że przez to, że w ten sposób zdobyłem władzę królewską, imperialną w zasadzie, no to wszyscy mają na mnie haki w tym momencie. I ja muszę im tak tutaj rozdawać te przywileje naokoło, żeby utrzymać się u władzy. Mimo, że jakaś tam frakcja została zawiązana, ale ona jeszcze na razie nie jest jakoś super mocna przeciwko mnie. Poza tym też mam dużo sojuszników. Jeszcze. Och, to będzie ciężkie. Zobaczcie, że tutaj Bizancjum ma Hagia Sofia Katedral. Jest to niesamowicie mocny budynek, który zwiększa naszą renomę o 5%. Zwiększa nasz learning, zwiększa intrygę, zwiększa wzrost developmentu w tej prowincji. To jest super mocne. Mamy mury Theodosian Walls. To jest również specjalny budynek, który zwiększa holding taxes o 300% oraz levy size o 300%. Niesamowicie mocne również to jest. Przydałoby się stoczyć jakieś wojny z innowiercami, niestety oni są dość silni tutaj. Po co? Żeby mieć osoby, które możemy ścinać na lewo lub prawo. W takim sensie, że by nam urósł dread, wtedy bardzo łatwo jest rządzić imperium, bo się wszyscy was boją. I w zasadzie widzę, że możemy stoczyć Holy War, Cassius Belli na Messinę. Jest szansa, że wtedy uda nam się zdobyć właśnie kilku więźniów, których zetniemy. Odebrałem jej cesarstwo, ale jednak już mnie lubi. Zmieniłem
tutaj naszą ścieżkę życiową, poszedłem w Golden Obligation, żeby żądać zapłaty za haki, jakie mamy na niektóre osoby. A mamy ich naprawdę dość sporo, bo aż 34, więc myślę, że trochę hajsu możemy tutaj spróbować zdobyć. I 50 golda nam wpada. Aha, tylko większość z tego to są dzieci albo dzieci moich dzieci. To sobie nie zarobię. No i królestwa w Anatolii 3 zostały rozdane. Jest szansa, że każdy z nich zostanie odziedziczone przez naszą rodzinę za jakiś czas, bo tak popatrzyłem, takie małżeństwa tutaj pozawierałem. No ale że was to za bardzo interesuje, no to nie wzgłębiałem się w tym za bardzo. No i jednocześnie też mam nadzieję, że pozwoli mi to troszeczkę łatwiej tutaj utrzymać naszą radę. W zasadzie zostały mi jeszcze 3 królestwa tutaj do utworzenia i te 3 to akurat są w rękach naszej rodziny, obecnie. Ale właśnie mi się zmarło. No to fuck. No któż by się spodziewał? Ty zdradziec. Ciekawe, mamy tutaj ziemię. Straciliśmy Ateny, więc Ateny przypadą mojemu bratu przyrodniemu za jakiś czas, jak stworzymy tutaj królestwo. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Tak, miałem okazję sobie to zobaczyć. A nasz władca będzie urodzonym dyplomatą, co prawda jest patriarchą, ale też może pójdziemy tutaj w dyplomację dość ostro, chociaż może w zarządzanie nie byłoby wcale lepiej. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie lajka i zachęcam was do obejrzenia odcinka z Hearts of Iron 4, gdzie robię Szwecją potop szwedzki.